Wyprodukowano w Niemczech, wyprodukowano we Włoszech, a to w Chinach? I to też? Nie, to w Nowej Zelandii. No coś podobnego. National Geographic w supermarkecie. No coś... O, bardzo przepraszam. A to ty, Eugeniuszu? Wystraszyłeś mnie. Cześć. No, przepraszam, nie powinienem poruszać się tyłem. Co, zakupy? No, żona mnie wysłała i wiesz co? Właśnie się dziwię, że bardzo dużo towarów w tym sklepie wyprodukowano poza granicami naszego kraju. Ależ to nic dziwnego w dobie globalizacji. W dobie czego, przepraszam? Globalizacji, czyli procesu tworzenia się gospodarki na całym obszarze Ziemi, czyli globu. Stąd nazwa globalizacja. No, a ja myślałem, że gospodarkę tworzy się na Ziemi, a nie na Księżycu czy Marsie. Oczywiście, że na Ziemi, ale nie chodzi o planetę, tylko raczej o państwa, które na niej są. W dobie globalizacji odległości, a także administracyjne granice państw mają mniejsze znaczenie niż na przykład 100 lat temu. Przyznam, że ledwo to obejmuję. Usiądźmy w kafejce, wyjaśnię ci. Nie tak bardzo dawno temu, na przykład jeszcze w pierwszej połowie XX wieku, nie było dwóch rzeczy – szybkiego transportu i szybkiej komunikacji. Były za to głębokie podziały polityczne między państwami. Świat był podzielony na dwa duże wrogie obozy – demokratyczne państwa Zachodu oraz komunistyczne państwa Wschodu, pozostające w orbicie Związku Radzieckiego. Trwała tak zwana zimna wojna, która nie sprzyjała rozwojowi drobnych biznesów. Handel pomiędzy państwami był co prawda możliwy, ale bardzo utrudniony. Były cła, podatki, kontrole. Krótko mówiąc, cała masa kłopotów. No ale te kłopoty były nie tylko pomiędzy państwami komunistycznymi i kapitalistycznymi, ale także pojawiały się wewnątrz obozu kapitalistycznego. To prawda. Dlatego wkrótce po zakończeniu II wojny światowej przywódcy państw kapitalistycznych zaczęli dążyć do zmiany tego stanu rzeczy. Powstały międzynarodowe organizacje handlowe, których celem było ułatwienie prowadzenia biznesu na całym świecie, a nie tylko i wyłącznie w jednym państwie. Zaczęły powstawać także pakty polityczne, a dzięki jednemu z nich istnieje dzisiejsza Unia Europejska. Aha, a w momencie, kiedy znikł podział na państwa komunistyczne i kapitalistyczne, sprawa stała się jeszcze prostsza. Tak jest. Zaczęto znosić bariery dla przepływu towarów i usług, a także kapitału i ludzi. Znakomitym przykładem jest tutaj Unia Europejska. Pomiędzy krajami Unii Europejskiej nie ma barier celnych. Dzięki traktatowi z Schengen wszyscy obywatele UE mogą swobodnie podróżować po Europie, a w wielu krajach Unii obowiązuje wspólna waluta – euro. Czy tylko przemiany polityczne umożliwiły te globalizację? Nie tylko. Ogromne znaczenie miał także błyskawiczny rozwój technologii. Dam ci przykład. Wyobraź sobie, że produkujesz nie koła, ale szynki. I nie dzisiaj, a w XIX wieku. Wyprodukowałeś znakomitą szynkę i chcesz ją wysłać do Ameryki. Fajnie. Najpierw musisz ją wysłać powozem lub w najlepszym razie koleją na wybrzeże. Zajmuje to jakieś 3-4 dni. Tak. W porcie musi przejść szereg procedur związanych z eksportem i cłami, aż wreszcie zostaje załadowana na statek, który płynie do Ameryki około 2 miesięcy. Z amerykańskiego portu do odbiorcy znowu jedzie z tydzień. I kiedy dociera na miejsce... To już dobrze śmierdzi. Otóż to. I myślisz, że amerykański kupiec zapłaci ci za śmierdzącą szynkę? No ja bym nie zapłacił. A nawet gdyby szynka była znakomicie uwędzona i nie zepsułaby się, to sama zapłata zajęłaby następne kilka tygodni.
Istniały już wtedy banki, więc Amerykanin wysłałby ci pewnie czek, ale ten znowu jechałby pocztą kolejową statkiem. Trwałoby tygodniami. No to wysyłanie szynki do Ameryki zupełnie się nie opłacało. Słusznie. I dlatego wtedy nie mogło być mowy o globalizacji. A co by było, gdybyś dzisiaj chciał przeprowadzić podobną operację? Dzwonię do gościa, że wysyłam szynkę samochodem na lotnisko, maksimum 6 godzin, samolotem do Ameryki maksimum 20 godzin, w Ameryce jeszcze jakieś 10 godzin i cały transport zajmuje jakieś 36 do 72 godzin. Właśnie. A twój kontrahent wstaje następnego dnia rano, dostaje SMS-a, że szynka przyszła zaspany w kapciach, siada do swojego komputera w domu, robi przelew przez internet i masz pieniądze następnego dnia. To właśnie jest globalizacja. Aż za ładnie to wygląda. Może faktycznie troszkę zbyt ładnie to pokazałem, ale przyznaj, że to wcale nie jest już kwestia możliwości, ale po prostu organizacji. Przyznaję. Bez bicia.